Zbiornika paliwa już nie ma. Teraz czas na wydech. Przycinam śruby i ściągam. Następne w kolejności są przewody hamulcowe. Przeszyłem kluczem w taki sposób, żeby nie wyrwać tego mocowania. Wstąpił. Drugi. Drugi też może. Dalej wyjmiemy te przewody z karoserii. One są tutaj mocowane takimi zapinkami. Trzeba je powysuwać i wtedy przewód wyjdzie sam w tę stronę. Potrzebuję wypiąć linki od ręcznego i wyjąć pół osie. Dobiorę się do tej śruby, która jest nakręcona na pół osi, która mocuje bęben hamulcowy. Odkręcę ją.
i jest piękna śruba. Teraz tylko zawleczkę wyprostuję. Wyjmę ją i odkręcam. Co dalej? Co dalej? Dalej trzeba bęben zdjąć. Kilka razy puknę. Ha, tu jest taki stożek. Tutaj wewnątrz widać takie wielowypusty. Służą one do przenoszenia momentu na koła. Teraz jak to zdjąć? Wymyśliłem, że dorobię do tego specjalny ściągacz. Szablon zrobię z tektury. I mamy szablon. Teraz wystarczy przenieść to na metal. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę. Napisz komentarz, jeśli chcesz coś dodać albo o coś zapytać. I zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami przygód. Do zobaczenia.